Cześć, z tej strony Boss. Zapraszam Was na kolejny odcinek serii Mafia 3 edycja ostateczna, gdzie znajdujemy się w dżunglowych plenerach. W sumie takie tropikalne klimaty to niespotykany w sumie widok, jeżeli chodzi o mafię, mafijne klimaty, ale w sumie takie fajne jest taka odskocznia w środku gry, żeby mieć odskocznię od tych miast, to sobie w tropiki poleciałem. Teraz muszę dostać się do samolotu, który jest pewnie pilnowany przez mnóstwo najemników tego Aldridge'a. No, jesteśmy w kontakcie z Donovanem. Dobra, Donovan działa z góry, ja działam z dołu. No właśnie, tam jest Donovan. A, on sobie wziął pistolet z tłumikiem, ja niestety nie wziąłem. Stwierdziłem, że mi nie jest potrzebny. No tak to jest, jeżeli się bierze i już na dzień dobry wybiera styl gry jako Rambo. O, kolejny, to chociaż niech tu go zepnie, to zbierę pieniądze. O, o nie, pieniądze nie. Szukaj rozbity samolot. Dobra, i na mojej drodze nie spotkałem żadnego najemnika. Czyli na razie Donovan odwala całą brudną robotę za mnie. O, dobra, jest. Zastrzyk adrenaliny. Całkiem sporo jest tutaj tych najemników, widzę. 3, 6, 8 co najmniej. Are you fucking serious? Murder assholes for being assholes is what we do. Literally. Christ. Now let's hit these cocksuckers with all we got. O, jest taki huk, że nawet nie słychać moich wystrzałów z pistoletu. Rzucę sobie tam granat, niech wybucha. Nie wiem, czy tam ktoś był, czy nie, ale jak był, to już nie ma. Dobra, mamy apteczkę, mamy... O, bazooka? Co to jest? O, fajna broń. Dobra, wracam do pistoletu i lecimy, bo to podejrzewam, że jeszcze nie jest koniec najemników. Właśnie widzę na mapie, że jest jakiś jeden jeszcze tu przede mną, niedobitek. Aha, czyli ja muszę wejść tutaj niestety, żeby przedostać. Dobra, muszę podejść bliżej. Kurde, czasami mam wrażenie, że jak strzelam z tego pistoletu, to te kule nawet do nich nie dolatują. Jeszcze jeden chyba powinien się czaić. Trochę kiepsko, że idę trochę przy beczce. Wystarczyłby jeden strzał i bym leżał i kwiczał. O, pan jeszcze żyje. O, to już nie żyje. Dobra, zobaczmy, co jest w samolocie. Czy jest ta głowica, czy jej nie ma. God damn it! He beat us here.
couldn't have gone far with that thing. Don't fucking move. The two of you, turn around slowly. Where's the warhead? Mr. Aldrich is going to be real happy to see the two of you. Hey, shift for brains. I asked you a goddamn question. Where's the nuke? Ask me again, boy. Who the fuck you calling boy? Boy. Please, don't kill me. No, teraz już mu żura zmiękła. So, what's Aldrich doing? With the war! He's got a contact in the NVA. So, General, he's paying big money for his... Motherfucker! I swear it's the truth! O, Rambo nawet dołączył do imprezy. Uciekli najemnikom. Wszystko fajnie, pięknie, tylko jak sięgnąć tego gościa z wieżyczki, który prowadzi ostrzał? Skąd oni strzelają? Tam z góry widzę, że ktoś jest. Tutaj na pewno ktoś się znajduje. Dobra, teraz wypadałoby opuścić to miejsce i lecieć gdzieś dalej. Okej. Zastrzyk adrenaliny na pewno się przyda. Tylko problem jest taki, że nie mam już za dużo amunicji. O, już sobie uzupełniam amunicję, granaty. Dobra, na pewno się przydadzą. Co teraz? Wejdź do wieżyczki. I wchodzę do wieżyczki. I co, Donovan będzie prowadził, a ja będę pewnie jechał i kogoś gonił. Takie misje lubię właśnie. Ale dużo jest zróżnicowanie ogólnie zadań w tej Mafii 3. Dużo wątków i w sumie mi się to podoba. O, jeszcze strzelają do mnie mendy. Ale bardzo, bardzo niecelne są w ogóle te wieżyczki. Dobra, dawajcie następnych. Goni mnie ktoś? Nie.
tego typu misje to kojarzy mi się z pierwszym Far Cry'em. Tam też było fajne właśnie takie jeżdżenie tym jeepem i ostrzeliwanie innych. A dostałem jeepem w głowę, to mi trochę zabrało życia. Czy apteczki jeszcze? No to w sumie nie jest źle. Dobra, lecimy dalej. 400 metrów, tam jest jakiś statek. Czyżby to był jakiś cel naszej podróży? Chociaż nie, mapa wskazuje w lewo niż na prawo, czyli ten statek to jest jakaś taka tylko chyba ozdoba. Okay, już w oddali leci samochodzik, tu sobie ostrzelam go. Ten samochód to jest jak koń w Skyrimie. Widzę, że pod pionowe ściany też podjedzie. Aha, zbliżamy się do naszego celu. Tu widzę, że jest koniec podróży i lecimy na partyzanta pewnie. Ile ja mam amunicji tutaj, żeby tak z partyzantkę sobie robić? Angry enough, maybe. There goes a nuke. Is that a... Those commie motherfuckers did it. They built a goddamn base, missile silo and all right off our own coast. We need to get down there. Stay close. No dobra, idziemy z Donovanem, ale nie spodziewałem się jeszcze walki z Wietnamcami. Sneaky it is. So none of your spook pals knew about this base? No idea. Chatter about plans for it, sure. Sneaky beaky. But no confirmation that they'd ever started, let alone gotten this far along. Hold up, listen. Are we okay? Be a lot faster if we could ditch the gear, blow the site. Negative. Aldrich doesn't want to leave a bigger footprint than we already have. Roger that. We'll get it done. Over and out. That one's mine. Cover me. We need to secure the earth. On it. Dead before he hit the floor. Huh? You are fucked now. Fucker didn't even know. No i to tyle, jeżeli chodzi o ciche wejście. Się zaczyna, bo ja nie za bardzo jestem w temacie. Okej, wejść do bunkra, czyli co, tu było tylko trzech strażników, z tego wychodzi. Ciekawe, czy będzie łatwe wejście do takiego bunkra. Which goes straight down to a submarine bay. That must be how he's getting the nuke off the island. How do we get down? Looks like the red service line on the ground will lead there. Red. Of course it's red. What do we do now? Can't exactly knock and ask him to give the nuke back. No. But I can hotwire those doors, probably get them open 30, 40 seconds tops. All right. I'll cover you. Dobra, to już wiadomo, na co się pisać. Tutaj z tyłu będą pewnie jakieś posiłki zaraz wpadać. 30-40 sekund. No dobra. To niech on tu działa. To give you a hand.
Dobra, tu ktoś żyje. A, to Aldrich, dobra. Dobrze, że jego nie można zabić, bo był trochę przypał. No, man down, man down. Tu jeszcze po prawej ktoś siedzi. Co tak macha tą głową, nie mogłem trafić. Tutaj lekarstwo chciałem na cierpienie mu dać, o. Dobra, które drzwi otworzyć? Co tu się dzieje? Dobra, jest jakaś notatka, zaraz zobaczymy. Wesprzemy Donowana, o. List obecności dla żołnierzy pracujących w bunkrze, a to mnie raczej nie interesuje i nie dotyczy. Już idę z lekarstwem, spokojnie. Boom, headshot. Pieniądze się na pewno przydadzą. W łazience nikogo nie ma. Dobra, ruszajmy dalej na przeszukiwanie tej bazy. O, tam co się dzieje? Jest snajperka, tylko teraz pytanie, czy ona mi się do czegoś przyda w bunkrze. Bo jeżeli będę musiał zabić kogoś z dużej odległości, no to okej, ją wezmę, ale jeżeli nie, no to trochę słabo by było skorzystać ze snajperki w tak niewielkim w sumie terenie. Żyje, nie żyje. W związku z rozwojem kryzysu rakietowego na Kubie wszyscy pracownicy mają przerwać prace związane z budową i konstrukcją ośrodka wojskowego Sini 2. Przed opuszczeniem ośrodka należy pozostawić w bazie wszelkie wyposażenie i ubranie z sowieckimi symbolami, żeby nie wzbudzać podejrzeń, gdyby łodzie trafiły na amerykańską blokadę morską. Dobra, jeszcze kasę trzeba pozbierać, żeby odbudować baru samego. Dobra,
O kurde. Gdzie jest Donovan, że on mnie tutaj pleców nie osłania? Okej, granaty zbieram, wszystkie amunicje jakie możliwe są w sumie tutaj do zebrania. A ten co? A, czyli Donovana chyba nie mogą zabić. Za każdym razem jak będzie na granicy, to będę mógł do niego podejść i w sumie go apteczkę mu dać. No to w sumie dobrze. Będę musiał tutaj wrócić, okej. Jeszcze kasa. I trzeba lecieć dalej. Jesus Christ. They never got it done. This thing couldn't launch Fidel into Khrushchev's asshole. God bless you, Jack Kennedy. The silo goes down a few levels and connects to the submarine bay. That's where we'll find Aldridge. Shit, I'm taking cover! Get over here! Dobra, trzeba się wszystkich pozbyć, jeżeli tutaj ostrzeliwują. Dobra, trzeba tutaj też rozsądnie podchodzić do amunicji. Dobra, Lincoln, schodź po drabinie. O, ty mendo. Ale mnie już trafił. O kurde. Tego, żebym się nie spodziewał w ogóle. Ale dostałem z armaty. Dobra, jest apteczka. Okay, jak tu teraz przejść? Zejdź do silosu, no okej, ale którędy? Tu się jakieś drzwi otworzyły? Nie. A okej, dobra, to teraz można przechodzić. Dobra, granat. Trzeba się ewakuować. Okej, tędy nie przejdę. I co teraz? Co teraz?
Dostań się do hangaru okrętu podwodnego, no spoko. Ale do okrętu podwodnego dotrzemy sobie w kolejnym odcinku, a w tym dziękuję wam za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek, gdzie będę kontynuował czasy na tropikach, w zasadzie, a nie na tropikach. Także na razie, cześć.